Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkim i Halo. Jesteśmy na dosłownie, nie wiem, tydzień, trochę ponad, przed E3 i tam prawdopodobnie poznamy jakąś zapowiedź związaną z naszą ulubioną serią gier, serią Halo. Już wiemy, że nie będzie tam Halo 6, ale coś się pojawi. No i ja bardzo liczę, czy będzie to kolejny spin-off w stylu ODST, w stylu Reach, który wypełni jakoś tegoroczną lukę po dużej grze z serii. No a na Halo poczekamy do następnego roku, albo być może jeszcze dłużej. Tak czy inaczej, moją wróżbą na najbliższe tygodnie jest to, że dostaniemy jakiegoś dużego FPS-a, który nie będzie numerowany. No bo wiecie, Free for Free ma plany na najbliższe 10 lat, więc pewnie od jakiegoś czasu coś tam sobie skrobał. No i chciałbym się na niedługo przed samym ogłoszeniem tego typu rewelacji podzielić swoimi typami, co ja bym chciał osobiście zobaczyć w najnowszym spin-offie z serii Halo. Miałem robić topkę, ale ostatecznie powiem wam o nich tak, jak mam je tutaj na liście. No i to są jakieś takie moje pomysły, jest to 5 pomysłów, no i może przejdźmy przez nie po kolei. Po pierwsze, Projekt Orion. Projekt Orion to jest inna nazwa dla czegoś, co można by określić programem Spartan 1. To jest coś, co było przed Spartanami 2, coś, co nie było popularnie nazywane Spartan 1 i coś, co jest cały czas spowite wielką aurą tajemnicy. To jest po prostu zaszyfrowane, zatajone przez ONI. Nie wiemy, co się wtedy dokładnie wydarzyło. Znamy niektórych uczestników tamtego programu. Wiem, że to był na przykład Avery Johnson, czyli nasz kochany sierżant. Jednak no, ciężko cokolwiek powiedzieć. Jedną rzeczą, którą ja się spotkałem o jakichś ulepszeniach u niego, było to, że potop nie mógł go zeżreć i przejąć. Był jakiś taki motyw w książce ponoć, że wyrwał sobie zarodnik potopu z ciała. I to miało być jakaś choroba poplazmowa czy coś, a oficjalnie to była choroba poplazmowa, a tak naprawdę to było efekty działania projektu, który był zatajony. I wiecie, nikt nigdy nie zapytał, kim była pierwsza generacja Spartan, co tam się działo. No ale ogólnie jest to projekt nieudany, do którego wróciła Halsey i swoich nazwała Spartan 2, więc to jest coś w tym stylu. No i głównie chodzi o tą aurę tajemnicy, żeby zajrzeć tam trochę, albo może, nie wiem, w duecie z jakąś książką. Książka by nam opisała samo szkolenie, same założenia projektu, a w grze zobaczylibyśmy jakieś nieudane misje. To mogłoby być fajne, oczywiście znowu byśmy grali pewnie z Spartanami, albo kimś trochę ulepszonym, słabszym od drugiej generacji, czyli coś w stylu Spartan III w Halo Reach. No i myślę, że to mogłoby być ciekawe, no i głównie chodzi tutaj o uchylenie rąbka tajemnicy w tym bardzo ciekawym aspekcie wielkiego świata, do którego, jak dotąd się orientuje, nikt nie zaglądał. Po drugie, kampania na Harvest. To jest bardzo ciekawy okres. Harvest jest bardzo ważnym miejscem, ważną planetą, ważnym rozdziałem w historii ludzkości, no bo tam doszło do pierwszego kontaktu z obcymi. Gdyby zrobić tam właśnie coś w stylu Halo Reach ponownie, opowieść, której znamy koniec, wiemy, że to nie jest walka o zwycięstwo, to nie jest walka chociażby o przetrwanie, to jest walka, żeby spierdzielić jak najdalej i po prostu się przegrupować gdzieś na innym systemie i w ogóle się ogarnąć, z kim my tutaj walczymy. Można by z tego zrobić bardzo fajną grę gdzieś na początku serii Halo, kiedy nie znaliśmy tak idealnie Covenantów i byliby oni tacy bardzo tajemniczy i w ogóle niepoznani i moglibyśmy budować taki klimat przeciwnika, którego nie znamy, który jest nowy, no ale teraz będzie z tym oczywiście wszystkim ciężko. No i tutaj parę propozycji. Oczywiście głównym bohaterem książki Contact Harvest był ponownie sierżant Avery Johnson i on tu też by pasował. Mówię, ponownie granie kimś między Spartaninem a człowiekiem bardzo dobrze służyło swego czasu serii i ja bym chętnie do tego powrócił. A no wiadomo, też Spartanie również byli gdzieś tam na Harveście, więc nie obraziłbym się, gdyby wzięto jakąś drużynę, rzucono ją gdzieś tam, żeby robiła swoje rzeczy, działała w tle, tak jak to było właśnie w Halo Reach, i żebyśmy zobaczyli więcej tego konfliktu z innej może perspektywy. Po trzecie, Spartanie 3. Mieliśmy Spartan 3 w Halo Reach, ale uważam, że tego było naprawdę za mało. Jedyne, co wiemy o Spartanach 3, to jest jakby całe to ich szkolenie, filozofia za nimi stojąca, to wszystko, co wiemy z książki Ghost of Onyx. No a tak naprawdę to, że oni brali udział w jakiejś misji, w sensie, że byli na Reach i coś tam działali, to było trochę niezgodne z tamtą książką, no bo tak naprawdę, poza jakimś szkoleniem, to oni byli bardzo, to była historia bardzo ściśnięta do dwóch samobójczych misji. Jedna to była chyba misja Torpedo, druga Prometheus, może nie wiem, może się wygłupiam, ale chodzi o dwie samobójcze misje, na które wysłano całe kompanie
Spartan, pierwszą kompanię Alfa i drugą Beta, mogę się znowu mylić, ale chyba mam rację, na której zginęli w pierwszej zginęli wszyscy z kompanii Alfa, na drugiej zginęli wszyscy poza dwójką z kompanii Beta i ta dwójka pomagała potem szkolić kolejnych, którzy już dotrwali do wydarzeń z Ghost of Onyx, czyli zamieszania na planecie Onyx. No i uważam, że to też by było całkiem fajne, żeby coś więcej o nich powiedzieć. Można spokojnie zrobić z tych dwóch misji coś większego, jakąś całą kampanię na tych, w tych miejscach, gdzie to się działo. To było niszczenie jakichś fabryk kowenantów strategicznych i bardzo takie ciężkie zajęcie. I uważam, że na przykład zrobienie z tego znowu z Halo FPS-a, gdzie jesteśmy super jednostką, chociaż nie bylibyśmy super jednostką, bylibyśmy jedną z super jednostek na polu walki, ale żeby to pole walki powróciło, to byłoby całkiem niezłe i tu w sumie można by się pobawić tym pomysłem, że jesteśmy tym Spartaninem, tym nadczłowiekiem, ale wszyscy wokół są nad ludźmi, więc wiecie, jak wszyscy są super, to nikt nie jest. I to mogło być takie podejście bardziej właśnie w stylu wyważenia wszystkich uczestników tego konfliktu i stworzy znowu zrobienie z nas trybika w maszynie, a nie głównego motora napędzającego. Tak czy inaczej, coś więcej o Spartanach 3, bo to co pokazano nam w Reach mnie absolutnie nie satysfakcjonuje. No i można gdzieś tam pobawić się jeszcze z tym całym kanonem, że gdzieś jakieś próbne misje poszły, one były mocno zaklasyfikowane, mocno zatajone i niekoniecznie trafiły do tych baz danych. Ja jestem jak najbardziej tak, bo to jest kolejny, no wiecie, najbardziej znanymi tymi generacjami są te generacje parzyste, drudzy i czwarci Spartanie. A ja bym chciał wcześniej powiedzieć coś o pierwszych, żeby cokolwiek o nich powiedzieć, no i Spartanach trzecich, żeby uchylić tej ich specyfiki trochę, że oni byli tak naprawdę takimi chińskimi podróbkami, które miały być tanie i miały być ich dużo po prostu, więc żeby tego uchylić w świecie gier, bo tego jakby nie dano nam dość mocno znać, no i trzeba by sięgać do innych mediów, żeby to odkryć tak naprawdę. Po czwarte, Kilo 5. Jest to trylogia książek, która skupia się na oddziale Kilo 5, który miał w, powiedzmy, między trylogiami zażegnywać konflikty z czymś, co mogłoby się stać przymierzem, zanim w ogóle, no żeby zadusić kolejne przymierze w zarodku. Taki jest podstawa. To była taka drużyna, która działała bardzo, była wątpliwa moralnie, składała się powiedzmy może z antybohaterów bardziej, którzy działali w imię wyższego dobra. Mieli swoją panią kapitan, mieli swój statek, a więc wszystkie jakieś takie halosowe specyfikacje w stylu, że mamy jakiś jeden statek, którego się trzymamy, mamy jakiegoś kapitana, który tam drze nam się do komunikatora. No i byłoby to całkiem przyjemne, mielibyśmy naszą panią kapitan, która brała udział w programie Spartan 2, której augmentacja, operacje się nie udały, ale jest po jakby rehabilitacji, wróciła do służby. Byśmy mieli kilku, ilu tam było, chyba ze trzech byłych żołnierzy ODST. No i Naomi 010, ona była jedną z ostatnich aktywnych Spartan drugiej generacji. Możliwe, że to by była bardzo kolorowa ekipa do pokazania właśnie w grze. I to myślę, bardzo fajnie by było coś w stylu ODST zrobić, żeby każdym z nich zagrać w jakiejś misji i żeby po prostu w końcu zróżnicować ten gameplay, no bo w ODST graliśmy 5 gośćmi, a nie czuliśmy żadnej różnicy. I to by można właśnie było zrobić tak, żebyśmy w końcu w jednej grze zagrali i Spartaninem, i człowiekiem, i może w ramach jednego gameplayu poczuli jakieś większe różnice. I misje byłyby całkiem fajne, no bo oni tam napuszczali na siebie arbitra i jego przeciwnika, żeby żadna z frakcji elitarnych nie wyrosła ponad, żeby nie stała się znowu zagrożeniem dla Ziemi. Tam mógłby się pojawiać Julem Dama, który gdzieś w tle mógłby się właśnie przewinąć, być jakimś takim oczkiem do fanów, easter eggiem, albo w ogóle wstępem może fabularnym do Halo 4. No i byłaby ta fajna historia z ojcem Naomi, który by tam się sprzeciwił zespołowi i w ogóle miał jakieś niecne plany, który by się mścił za to właśnie, że jego córka zginęła i to by było fajne pokazanie tej takiej tragicznej strony programu Spartan 2, która znowu, powtarzam tak jak w poprzednich paru rzeczach, nie została odpowiednio wyeksplorowana w świecie gier. A jest jakby dopowiadana w innych mediach, a uważam, że Halo jest na tyle ciekawe i na tyle niejednoznaczne w wielu aspektach, że trzeba by to uwypuklić w grach, które trafiały na największe liczby osób. A więc to by było całkiem fajne, wiem, że Kilo 5 trylogia ma mnóstwo fanów, no trzeba ją kiedyś nadrobić, to taki kolejny wstyd z mojej strony.
No i po piąte to jest takie, nie wiem, powiedzmy standardzik, taka trochę oczywistość, ale ODST 2, jakby to się nie chciało nazywać, słyszałem głosy o... plotki, głosy, odsłonie Halo 5 ODST i niech sobie to będzie dosłownie co chce, żeby kolejna historia o drużynie ODST, może by to być ta sama, która się pojawiła wcześniej, jej losy były jakoś pokazane chyba w Halo New Blood, chyba, jestem w trakcie czytania tej książki jakoś na początku i nie zostało to jasno określone, ale tam jest dużo perypetii tych naszych postaci z pierwszej gry i w sumie chyba do nich bym chciał najbardziej wrócić, żeby zobaczyć jak skończył Rookie, zobaczyć zdradę Mike'a i no pod koniec, żeby na przykład Buck przeszedł do programu Spartan 4 i to, żeby jakoś było powiązane między ODST a Halo 5. Ja bym był z tego bardzo zadowolony. I to jest ogólnie mój taka fanowska prośba, żeby wrócić do tych postaci, zobaczyć to, co było w książkach, żeby zobaczyć na ekranie gier, bo w trochę innym, wiadomo, zmienionym aspekcie, chociaż może Free for Free nie będzie chciało się trzymać opowiedzianych historii, bo by musiało się jakby kurczowo być bardzo blisko tego ustanowionego kanonu i nie miałby za wiele możliwości do ingerencji, do adaptowania tego na grę. No ale to jest moja główna tutaj propozycja jako punkt piąty. No i powiedzmy, że ostatecznie zgodziłbym się na inną drużynę ODST-ków, która, no jak widzieliśmy, które miały fajne, kolorowe przygody, jak to było na przykład w jednym z odcinków Halo Legends. Tak więc możecie im pokazać nowych zabijaków i zrobić jakąś fajną historię. No i może to być cały czas coś na uboczu. Ja bym bardzo chciał coś na uboczu, żeby pokazać, jak wielki jest ten świat. No bo wiecie, dostaliśmy Halo 3 ODST. ODST teki walczyły na wszelkich możliwych frontach, a dostaliśmy coś, co było powtórką niejako z Halo 2. Dobra, tak więc dzięki wielkie za uwagę. Widzimy się w następnych materiałach. Wypatrujemy prezentacji Microsoftu na E3. Może wcześniej coś wycieknie, może wcześniej coś ogłoszą, bo tak też bywało. No i ciekawi nas oczywiście związek nadchodzącej gry jednej czy drugiej z Projektem Scorpio. A w ramach takich informacji na sam koniec, w opisie macie link do drugiego zeszytu Halo Eskalacji, który niedawno skończyłem tłumaczyć. Na Facebooku też jest to udostępnione, w filmie poświęconym Halo Eskalacji też to jest wszystko w opisie. Tak więc jeżeli ktoś czekał na kolejny zeszyt i nie mógł się doczekać, to teraz jest możliwość. Dzisiaj to by było na tyle, dzięki za uwagę, cześć.